W Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego otwieramy studia drugiego stopnia etyka. Jest to szczególny moment, dlatego że żyjemy od paru tygodni, paru miesięcy w dziwnych nieco czasach, kiedy wiele odpowiedzi nie pada, a świat w niektórych sytuacjach wręcz rozpada się. Chodzi o to, że dopóki sprawy toczą się po swojemu, w sposób taki, jak je rozpoznajemy, jesteśmy w stanie na nie odpowiednio reagować, generalnie posługujemy się jakimiś normami, jakimiś utartymi torami działania. Ale w momencie, kiedy to rozpada się i rzeczywistość pod tym kątem się chwieje, okazuje się, że tym, co pozostaje światełkiem w tunelu i wyznacznikiem, może być właśnie etyka, moralność. Ale zatem nawet nie wiemy, jak będzie wyglądać nasz świat za kilka tygodni czy miesięcy, kiedy zmienia się rzeczywistość polityczna i gospodarcza, a mam oczywiście na myśli pandemię i to, co nas czeka, choć właśnie nie wiemy do końca, czym ta rzeczywistość będzie, to jednak postępowanie moralne staje się tym wyznacznikiem, na który można stawiać. To właśnie to, że nawet jeżeli nie potrafimy zracjonalizować wielu decyzji, to jednak możemy wewnętrznie odczuwać to, jak postępować dobrze lub źle i po tym nie do końca zracjonalizowanym świecie w ten sposób się poruszać. Nie jest to zresztą nowe, dlatego że już od starożytności filozofowie podkreślali, że żeby życie przebiegało szczęśliwie i egzystencja odnajdywała swój cel, to właśnie dobro, prawda i piękno mogą być tymi wyznacznikami, tymi kryteriami, do których człowiek może się odnosić. Przecież już nauki Platona, Sokratesa, Epikurejczyków, Stoików, Sceptyków, oni wszyscy opierali się o prawdę, piękno, dobro, kalos kagatos. Oni wszyscy domagali się od filozofii i od stwierdzeń na gruncie filozofii życia szczęśliwego. Stąd już od wielu, wielu lat, ponad 2000 lat, zagadnienia moralności są istotne. Natomiast w dzisiejszych czasach jeszcze tym bardziej te sprawy są ważne ze względu na to, że nasze życie staje się coraz bardziej przeniknięte przez technologie, usieciowione. Przed ekranem człowiek może doznawać różnych emocji, doświadczać tego, że anonimowość, domniemana anonimowość pozwala na pewne działania i to znowu włącza się etyka. Znowu to, żeby ograniczyć wolę, o czym pisał Kartezjusz, o czym mówił Kant, to jest to, żeby rozumieć, czym są wartości, żeby kryteria oceny, a także działania miały również swoje źródło w ocenie moralnej. Sądzę, że studia drugiego stopnia o tyle są ważne, że zapas wiedzy, doświadczenie oraz to, co studenci i studentki wynoszą ze studiów pierwszego stopnia w różnych dziedzinach, może być uzupełnione właśnie tymi kryteriami oceny rzeczywistości i postępowaniem wynikającym z etyczności i moralności. I jestem przekonany, że właśnie studia drugiego stopnia na filozofii umożliwią takie działanie i ta edukacja będzie w pełni wartościowa, uzupełniająca i na dzisiejsze czasy jak najbardziej do zaakceptowania i będzie pomocna. Studia etyczne drugiego stopnia, który Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchamia od roku 2020-2021, są interdyscyplinarne, to znaczy łączą etykę humanistyczną na tle filozoficznym z praktycznymi zadaniami, które czekają na specjalistów od spraw etycznych, na przykład w różnych komisjach etycznych, w urzędach, w firmach, które mają problemy na przykład ze stosowaniem technologii, z prawami pracowniczymi, z grupami społecznymi, które mają specyficzne problemy. Nasze studia są skonstruowane w taki sposób, by student po wprowadzeniu do etyki spotykał się w czterech modułach interdyscyplinarnych z naukowcami innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, po to, by zapoznać się z ich perspektywą, z ich wiedzą, ale także właśnie z tą typową sytuacją, która czeka specjalisty do spraw etycznych. Mianowicie, że w krótkim czasie musi wejść w kontakt, w dialog z różnymi specjalnościami i dyscyplinami. Pierwszy moduł dotyczy antropologii kulturowej i tam tematem są miejsca pamięci po zagładzie Żydów w Polsce. Bardzo trudny temat. Drugi moduł dotyczy relacji między etyką a prawem. Kolejno trzeci moduł dotyczy problemu
ludzkich szczątków w badaniach naukowych, archeologicznych, a czwarty już dotyczy stosowania najnowszych wynalazków biotechnologii. Dwuletnie studia drugiego stopnia są skierowane do absolwentów przeróżnych kierunków, także do ludzi, którzy już mają doświadczenie zawodowe, doświadczenie życiowe i chcą sobie dorobić kompetencje, które potem właśnie na rynku pracy pomogą tam, gdzie najbardziej dynamicznie rozwija się nauka, powodując różnego rodzaju problemy etyczne. W ramach studiów drugiego stopnia w zakresie etyki przewidujemy również dwa bloki zajęć, dwa bloki wykładów, ale także seminarium poświęcone dwóm bardzo ważnym zagadnieniom z punktu widzenia badaczy kultury i dziejów człowieka. Pierwszy moduł, pierwszy blok będzie poświęcony antropologii ciała, a więc sposobom bardzo różnym, w jakie ciało ludzkie funkcjonuje w kulturze. Będzie to pewna próba przedstawienia całego systemu społeczno-kulturowego poprzez pryzmat doświadczeń ekspresji ciała ludzkiego. Natomiast drugi blok będzie poświęcony archeologii śmierci. W praktyce oznacza to, że będą przedstawione bardzo różne zwyczaje pogrzebowe, zwyczaje funeralne, których przejawy materialne obserwujemy w materiale archeologicznym. Będzie podjęta próba wytłumaczenia niektórych tych zachowań, czasami z punktu widzenia współczesnego człowieka dziwnych, a czasami nawet odrażających. Za nimi zazwyczaj stoją różne, bardzo czasami skomplikowane wyobrażenia eschatologiczne dawnych społeczeństw i będzie również informacja na temat kontekstów, w których znajdowane są w różnym stanie zachowania ludzkie szczątki kostne. I ostatnim takim etapem naszej refleksji w ramach tych zajęć będzie problem już czysto etyczny, można powiedzieć, a mianowicie w jakim zakresie możemy wykonywać różnego rodzaju analizy antropologiczne, analizy medyczne niekiedy w oparciu o materiał kostny ludzki i również w jakim zakresie można ludzkie szczątki, właśnie jak wspomniałam, w różnym stopniu zachowania znajdowane w kontekstach archeologicznych, na przykład prezentować na wystawach, prezentować w muzeach. I te właściwie trzy kwestie będą taką główną osią naszych rozważań.